Witam Państwa, naszej przygody ze sportem ciąg dalszy, tym razem mecz trzeciej kolejki rundy jesiennej sezon 2019-2020 drugiej ligi piłki nożnej kobiet, grupa kujawsko-pomorska Gwiazda Dominiksus Toruń podejmuje kobiecy klub piłkarski Chełmża. Zawodniczy klubu piłkarskiego rozegrały jedno spotkanie, mają na swoim koncie 3 punkty i bilans bramkowy chełmżyńskiej drużyny to 2 bramki zdobyte i 1 bramka stracona. Kobiecy klub piłkarski Chełmża zajmuje 5. miejsce w lidze i gospodynie dzisiejszego spotkania Gwiazda Dominiksus Toruń rozegrała jedno spotkanie, ma na swoim koncie 3 punkty meczowe. Bilans bramkowy toruńskiej drużyny to 3 bramki zdobyte i 1 bramka stracona. Gwiazda zajmuje 3. miejsce w lidze. W sezonie 2019-2020 jest to pierwszy mecz Gwiazdy przed własną publicznością. Tradycyjnie życząc Państwu wielu sportowych emocji, zapraszam do oglądnięcia spotkania. Bardzo serdecznie witamy zespół KP Chełmża. Biało-czerwono-czarne stroje. Zespół z Chełmży. Kapitanem jest Lena Sadowska z numerem 19. Bo za chwilę losowanie boiska strony. I na wtórniejskiej ekipie Adriana Banaszkiewicz, bramkarka z numerem 12. No oczywiście miło Państwu. I mecz się rozpoczął. Proszę Państwa, od razu zastrzegam sobie, bo w poprzednim sezonie była taka sytuacja, że pilot niespodziewanie od zegara trafił do mnie i wcale nie przekupiony byłem, ale dodawałem bramki dla gości, bo pomyliłem sobie. Thank you.
Dziewika Kwiatkowska z numerem 23. Thank you.
teraz pójdę, bo tyle nie się pierwsza połowa meczu Gwiazda Dominiksus Toruń, kobiecy klub piłkarski Chełmża. Wynik remisowy 0-0. Sędzia dzisiejszego spotkania dał sygnał do rozpoczęcia drugiej połowy meczu Gwiazda Dominiksus Toruń, klub piłkarski Chełmża. Nie wiem, o co mi chodzi.
nie ma nic bardziej. Przecież trochę to ci się przestanie chcę. Rozmawiałem z Mieszkiem na temat koszulek naszych, nie? FC. Czy nie? Gwiazda Toruń, kobiecy klub piłkarski Chełmża, 1-0. Julia Mitrowska. Wyrównującą bramkę dla kobiecego klubu piłkarskiego Chełmża zdobyła Lena Sadowska. Dla kogo? 14 minut. Ej,
Zakończyło się spotkanie Gwiazda Toruń, kobiecy klub piłkarski, Chełmża, wynikiem remisowym. Bramkę dla Gwiazdy Toruń strzeliła Daria Gul dla kobiecego klubu piłkarskiego Chełmża, Lena Sadowska. Ja dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na moje inne mini relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.